się żyje za dolara dziennie? No trzeba o wszystko poprosić. Natomiast rzeczywiście myśmy mieli takie szczęście, że nas częstowali tym jedzeniem, bez, nie musieliśmy, no jak już się człowiek do tego mieszkania, do kogoś na nocleg bił, to ta kolacja lądowała na stole. Dużo czasu mieliśmy właśnie posiłki, dużo czasu mieliśmy śniadania, a niektórzy właśnie lądowali bez kolacji, bez śniadania i trzeba było jechać dalej. Ja nigdy nie byłam kobietą luksusową jak Iwonka. Więc dla mnie nie było żadnego problemu, że nie zmieniło mojego patrzenia na pieniądze. Nie. Tylko raz nam się zdarzyło nie umyć wieczorem. No ale te podstawowe rzeczy jak zęby czy tam twarz, no to było umyte. No ale tak to nie było takiej rzeczy, która by brakowała.